No dobra, moi drodzy, okej, ja jestem Xuro, to jest God of War. Jakby ktoś nie wiedział, jestem dużym fanem, grałem w jedynkę, dwójkę, trójkę, szkoda, że God of War nie jest w takiej formie, jakiej był, ale słyszałem dużo dobrego o tej grze, kupiłem PlayStation 4 i kurczę, właśnie teraz mam okazję pograć w tą gierkę, dlatego chcę spróbować sobie, jak to będzie wyglądać. Zagramy sobie na trybie wyzwanie, bo ja nie jestem miękka faja, tylko ten, okej. Z tego, co słyszałem, to w ogóle to jest dużo takich tych momentów, gdzie... Gra w ogóle nie ma jakichś cięć, ani nic kompletnie. Dziękuję bardzo, Graba to ja. Cześć, Graba. Dobra, jakoś tu mamy cutscenkę. Gra ponoć łapie za emocje. Jak będzie za głośno, to mi mówcie. A, zagarniemy. Kratos w ogóle jak wybadasował się. Ach, ta broda. Dziwnie mi tak troszeczkę patrzy na tego Kratosa. R1. To R1. Aha, bo to trzeba klikać, dobra. Yeah. Wydaje mi się, że on za pierwszym razem powinien tak piznąć tego. Wow. Znowu nie wiem, broka. O Jezu. Aha, to są te jego rany po ostrzach chaosu. Miał przypięte do rąk łańcuchy z tymi. Wypalone właśnie takie łańcuchy z tymi jego ostrzami, którymi właśnie w jedynce, dwójce i trójce wymiatał. Chociaż w ogóle tam chyba w jedynce? W jedynce, bo w dwójce on miał ten przecinne bronie też, jakiś miecz był przecież. Nie wiem, czy to nie w dwójce był ten miecz. Chociaż w trójce też chyba był. Jest jego syn. Tego co wiem. Myślę, jakoś na A nazywa. Atreas? Chyba coś takiego. On jest taki oschły wobec tego syna. To są ciekawe relacje tak swoją drogą. Shit, gdyby mój ojciec mógł przenosić drzewa. Aha, dobra, teraz my chodzimy. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię takie ciche początki do gier. Takie spokojne. Jeszcze głupie pytania zadajesz. Rzeczywiście, że tak. Pierdzielo, normalnie jakby ze styropianu to drzewo było. Chłopcze. Boy. Padł mi, wibruje, masakra. Wystarczy. Pierdziele, jaki. Ja myślałem, że ja jestem człowiekiem wybranym z emocji czasami, ale Kratos tutaj przebija samego siebie. Na tym się chyba pływa. Okej, okay, ojcze? Co? Czy coś się zmieniło? Las wydaje się inny. Tak, zmieniło się, chłopcze. Nie myśl o tym za dużo. Tak jest. Okej. Okay. Z tego co wiem, to... żona Kratosa, matka Atreusa, zmarła. I tutaj akurat musimy teraz chyba ją pochować, czy coś w tym stylu. To jest tyle, co ja wiem na temat tej gry. Więc jak w ogóle Kratos tu się znalazł, szczerze mówiąc nie wiem. Z tego co wiem, to on przecież wyrżnął wszystkich, jeżeli chodzi o realm ten... Boże, rzymski, tak? Rzymsko-grecki, kurczę. Nie, to grecki przecież chyba, nie? Boże. Bo przecież Panteon był w Rzymie, a Partenon... Partenon był w Grecji? Olimp to Grecja, tak, jest Grecja. Chociaż... A, zresztą, ja i mitologia. Masakra. Natomiast jak on się tutaj znalazł w tym rejonie jakimś skandynawskim, z tymi wszystkimi bogami, no nie wiem. Z tego co wiem, to on nadal dzierży... Znaczy, powinien przynajmniej być bogiem wojny. Raczej tego nie stracił, bo wyrzynał przede wszystkich, zabił swoją rodzinę.
swojego ojca Zeusa, swoich braci, Herkulesa. No pozabiją wszystkich po prostu, swoją rodzinę również pozabiją. Jakby on zniszczył, w ogóle ja nie wiem jak świat jeszcze istnieje, on przecież ten cały realm właśnie to tamten zepsuł. Zniszczył wszystko, przecież, no co jak on tam zabił przecież Posejdona i tak dalej. No to podniosły się przecież morza, jak zabił powiedzmy Heliosa, no to niebo zostało zasłonięte przez chmury. I tak dalej, więc on jakby Hades, to cały Tartar przecież, ten realm nieżywych. Został też, wszyscy zostali uwolnieni. Dziwne, dziwne. Musi być przerąbane, takie, powiem szczerze. Ja to jestem emocjonalna szmata. Oto widzę matkę swoją. Oto widzę ojca swego. Oto oni mnie wzywają. 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 No, dzisiaj tak on wygląda. Jest gotowa. Twarde mały chłopaczek, trzeba przyznać. A ten ani trochę emocji. Wracaj do domu. Jesteś wolna. Ciarki, moi drodzy. Muzyka jest piękna. Bardzo suba. Game over, Lord PL. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wzrok się spotkał. Przepraszam. Ten nóż należał do niej. Teraz jest twój. Uczyła cię polować. Tyle, co umiała. Pokaż. Teraz? Teraz. Okej. Okay. To jest my boy. Czyli dalej widać te oczy, to wszystko masakra. Tak świetnie to wygląda. My bow boy. Na co polujemy? Polujesz na jelenia. No emotion was given that day. Gdzie idziemy? Tam, gdzie są jelenie. Dobrze, tędy. Jaki ty jesteś skurwysyn, kurde, Kratos. God damn, bro. God damn, bro. Ale to jest Kratos, no co można powiedzieć. Zresztą nigdy raczej nie był, nie należał do miłosiernych. Czemu robimy to teraz? Muszę sprawdzić, czy przetrwasz podróż.
I wtedy wyruszymy na szczyt? To zależy od ciebie. No właśnie, bo jej są prochy to ten. Co znalazłeś? Ślady. Trochę tej matki rozsypać. Szukam dalej. Jak tu jest ładnie! Jadę myć śnieżek! Schodki. Piękna sprawa. Kratos, który założy sobie dom, kurde. Tak, ale są zbyt okrągłe. To może być dzik. Dobrze. Knur. O! Co teraz? No. Tędy, chłopcze. Come boy. Shit, jak on skacze. Czekaj. Ślady jelenia. Świeże. Tędy. Let's go. Czy tym samym się przeskakuje? Tym samym, dobra. Let's go. Boop. What the fuck? Wow, jaki mityczny jeleń. Wolniej, chłopcze. Jakie ma poroże, kurde. Masz go upolować, a nie dogonić. Tak, ojcze. Te, jeżeli chodzi o tą mitologię, to to było tak, że tego... Wo... Zniszczył nasz most. Jak przejdziemy na drugą stronę? Przejdź na bok. Wo... dobra, tak się rzuca. Okej. Okej. Czy ja straciłem mój aks? Ale dobra, muszę wrócić sobie topór. Tym trójkącikiem. Hop. Okej, już rozumiem więcej. Tam jest! Stój! Co ty wyprawiasz? Wystraszyłeś go! Masz strzelać! Masz strzelać wtedy, kiedy każe ci strzelać. Przepraszam. Nie przepraszaj. Bądź lepszy. Znajdź go. To się nazywa twarde wychowanie, co? Znajdź go. A wy mówicie, że wy macie trudno ten w domu, bo wam mama każe komputer, kurde, wyłączyć, nie? No nieźle. To są trudne relacje. O! O, shit! Nie! Nie jesteś gotowy! Wygląda jak z tego. Dobra, czekajcie. Dobra, czyli... Oh, giant, bro! A ulicie, mogę w niego rzucić? Nie! Yeah. Co zrobił? Dobra. To jest mocny atak? Nie! Nie! Dobra. Oh shit, ale boli. O kurwa. Dobra. Łup. Jep, jak to się, powiem wam. Kurde, to jest niby z trzeciej osoby walka. Jep. Niby... Niby z trzeciej osoby walka, ale naprawdę czuję się, jakbym grał w tego God of War'a hack and slash'owego. Dobra, uwaga. Jep. O, shit. Wow, damn, bro. L1 by zablokować. O, shit! Shit, dobra. Dobra, ziomeczki. Dobra. Nie, umarłem! Holy shit! Kurde, ja myślałem, że go trafię. Dobra. Pierwsza walka, kurde. A to jest trudniejszy poziom trudności, słuchajcie. To nie jest pussy mode. To jest, kurde, już męski. Leżymy męski mode. Dobra, okej. Okay. Teraz już wiem, jak się walczy. Teraz ich rozpierdolę. Nie! Nie jesteś gotowy! Go, boy. Jedziemy. Raz, dwa i... Raz, dwa i raz, dwa i teraz combo duże. Jep, 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 jep. Teraz już wiem, że mam tarczę. Okej. Okay. Jep, jak oni latają. Zajebisty, zajebisty kombat jest mega dobry w tej grze. To już widać, że to już jest...
Jakie fiflaki robią. O, shit. Dobra, rozpierdzieleni. Jeszcze było paru gości. Raz, mamy kopki z ziemi, go kurde jak kwasta normalnie wyrwałem. Hop. Hop. Jeszcze ich tu jest, what the fuck? Gdzie tych drabów tu jest? Oh my god, trzech teraz na raz. Ale kurde! Nigdy nie podchodziły tak blisko do lasu. Zasłania życie kamerką. A tu jest życie? A jest rzeczywiście życie. A czekajcie, zaraz ogarniemy. Rzeczywiście jestem troszeczkę zasłaniam. Okej, a co to? To jest jakiś kwiatek. A, to jest życie! Dobra, już wiem. Znaczy ja nawet nie wiem co mógłbym zrobić, żeby nie zasłaniać tego życia. Wiecie, najwyżej na następnej tym. A czekajcie, tam mamy iść? A ja mogę iść tutaj? Może tędy? A może nie tędy? Jeleń poszedł tędy. Widzę dalsze ślady. Zamknij się, synu. To jest skrzynia. Możemy iść za tobą. Boże, biedny chłopak. Sorry, ziomek. Ja jestem lutową dziwką. Jeśli o to chodzi. Lubię eksplorować, sprawdzać sobie tereny. Tędy mogę wejść na przykład? No. O. A, można wejść, zobaczcie. Up. Coś zebrałem, srebro. Zdobyte. Jakiś ten. No i patrzcie, już od razu coś znalazłem. Coś ciekawego, co to jest? No coś, jakiś łańcuch jest. A, to mogę zejść po łańcuchu. Holy shit. Wilki! Oh my god, wilki! Oh my god! Oh my god, wilki! No chodźcie, kici. Yeah! Oh! Boom, boys! Oh! Nie! Ugryz mnie! Fucking hell! Oh. Opluj wilki, no kurde ej. Dobra, tego się nie spodziewałem, dobra. Ale ja już jestem ogarnięty, ja już to zrobię. To jest trudne. Let's go, boys. Wilki! No i super, gdzie jest moja broń? Czemu ja leję kurde z pięści? O! Kurde. Ojcze, nie! Dobra. Ja już wszystko wiem, co się dzieje. Zobacz, pali mi się pad na czerwono. Dobra, teraz tu już ten. Bo dostałem hita niepotrzebnie tego początkowego. Dobra. Wilki! Za tobą, uwaga! Ugh!
Ała. Mamy to, boys. Były tylko głodne. Co? Wilki nie były złe, były głodne. Tak, twierdziłem, że były. No, nami się nie najedzą. Znaleźliśmy coś ciekawego tutaj. Let's see. Jakiś trup. Jemu już się nie przyda. Nam tak. O Boże, Kratos, ale się badass. Tam możemy przejść? Chyba raczej nie. Tutaj do góry nie, to chyba trzeba wrócić. Okej, czyli znaleźliśmy sobie troszeczkę srebra. No i super, znalazłem kurde z ubitego traktu, znalazłem jakieś dzikie wilki, chciałem je zabić. Super, mitologii greckiej syn bogini rzeki Styx i Pallasa, bratnikę Bi i Zelosa. Brał udział w zniewoleniu Prometeusza razem z Bią. Jest alegorią przemocy. Ale co, chodzi ci o Kratosa teraz, czy co? To jest, mam jakiś trudniejszy poziom trudności. Zobaczmy, co jest tutaj. Ja mówię, ja lubię sobie poeksplorować i zobaczcie, że tutaj już znajduję jakieś fajne rzeczy. To jakiś ziomek sobie wziął i umarł, ale z obok ich domu tej ziomek sobie wziął. No to jest ciekawe. Da się szybciej biec, czy nie? Muszę przyznać, że gra jest zrobiona pięknie. No i pierwsze takie wrażenie z systemu walki jest miodnie, naprawdę miodnie. Czy przyjmujesz znajomych na PS4? Jasne, mogę przyjąć, tylko ja nawet nie wiem jak. Więc też tak trochę trudno o to. No to jest tarcza, a to jest... Zobaczcie, ile rzeczy można tu ominąć, kurczę. Bo ja jestem jednym z tych graczy, ja jestem idealnym takim... Powinniśmy tu być? Ale zamknięte. Okej. Okej, to była jakaś pieczęć była. A dobra, to jest parę pieczęci po prostu. A pewnie gdzieś jeszcze u góry są, czy co? A jest, patrzcie. Uwaga. Trzy pieczęci, nice. Jest tyle tam rzeczy, a wziąłem tylko mieszek. Okej. Okay. Legendarny przedmiot. Udało ci się zebrać jeden z trzech jabłek Idun. Potrzebnych do zwiększenia maksymalnego zdrowia. O, to jest normalnie system jak z tego, jak z God of War'a. Tych poprzednich części. Boże, z God of War'a. No wiadomo, że z God of War'a. Chodzi o to, że z poprzednich części. Jakby ktoś nie wiedział, kiedyś też właśnie w ten sposób zwiększało się ten. Zwiększało się swoje tego. Swój poziom życia, jakieś tam mocy i tak dalej. Zbierając jakieś na przykład. Wiecie, pióra harpi, oko gorgony, czy jakieś tam cyklopa, jakieś takie rzeczy. I na przykład zbierając parę takich przedmiotów, zwiększało się później na przykład pasek zdrowia, nie? Tam jest! No właśnie, a ten jeleń, to on się A3 Ganir nazywał, coś takiego? Mama zabraniała mi tam wchodzić. A3 Ganir, coś takiego? Żadnych wymówek. Let's go. Come boy. Spójrz. Mogę dostać swój łuk? Na pewno go stąd trafisz. Podejdźmy bliżej. Okej. Okay. Lekcja pokory dla chłopaka. Poziom zdrowia. No właśnie, czekajcie. Co ja mogę zrobić z tym poziomem zdrowia dla was, żebyście wy lepiej to widzieli? Czekajcie. Czekajcie. Chyba to nie trafiłem w opcję, którą miałem trafić. Dobra. Ja pierdzielę! Co ja zrobiłem? What the fuck? No przecież klikam to. Czemu to się nie tego? O. Mam grzywkę w drugą stronę, moi drodzy. Proszę bardzo. Chcieliście, to macie. Będziecie mieli grzywkę Nexura w drugą stronę. Byłem z mamą na polowaniu kilka razy. Ty mnie nigdy nie zabrałeś. O. To jej życzenie i nadszedł czas. Okej. Okej.
Trudne te relacje ojca z synem. Uwaga, pasek zdrowia. Uwaga, możemy trafić naraz. O kurde, dobra, tu jest ich więcej. Nie, nie ten, nie ten guzik. Łamać to. Jak mnie trafił, nie, to nie tak miało być. Dostałem normalnie z takiego leszczyka takiego dostałem. Albo chciałem rzucić, kurwa, bo widzicie, jak zwykle ja zaczynam tego, zacząłem świrować i rzucać, kurde. Dobra, rozpieprzymy ich teraz. Gdzie się next ten? Czy ja mogę ich na przykład paru zabić tak naraz? Patrzcie, efektywnie. Yep. Range DPS. Boom, porobieni, kurde. Elegancko, 200 IQ. Jak da się jakoś go zamrozić? Nice, kurde. No co teraz, co tu mamy? Tam coś jest? Tam coś jest? Coś musi otwierać tę bramę. Okej. Tą bramę. Okej. Coś tu się dzieje. A, dobra, łańcuch. Otwiera się. No. O, yeah, what? Zamyka się. Co to łaska? Okej, bo tam coś pisało. Chcę nie wycelować. A, okej, dobra. Zamrażamy. Elegancko, dobra, to ta brama też się otworzyła. No i super. Let's go. Otwieramy tutaj. No jest, kurczę, coś dostaliśmy. Ja tak lubię właśnie patrzeć sobie, bo tu może jakieś właśnie miejsca są, do których można się dostać. Na przykład tu. Tędy? Na przykład mógłbym wejść, czy nie? Nie, chyba raczej nie. Właśnie, Kratos nie umie skakać. Stary, jako osoba, która zna angielski, tracisz w chuj. Włącz wszystkim napisy po polsku i graj. Da się w ogóle jakoś zmienić tą wersję językową teraz, tak ten? Znaczy, ja znam angielski, to bardzo dobrze, natomiast tak myślałem, że po prostu dla was będzie to fajniejsza sprawa niż tego. Opcje, ustawienia, dźwięk, głośność dialogów, napisy, włącz tryb słuchawkowy. Ja nawet nie wiem, jak ustawić, żeby była angielska wersja językowa. Czy to ja muszę ściągnąć, czy co? Boy. To... Super!
Dobra, bierzemy kłód, zbieramy sobie lucik. Gdzie idziesz? Chyba poszedł w tę stronę. A, patrzcie, tam jest wyjście, wiedziałem, że tam będzie wejście. Dawaj go, kapitanie, postawiłem na ciebie gruby hajs. Dobra. Zbieramy, dużo tego srebra, zobaczcie, zbieramy. Dobra, ja nie będę maksował tej gierki, prawdopodobnie. Ale jeżeli są jakieś miejsca, w których możemy sobie przejść, ja bardzo chętnie bym przeszedł właśnie. Zdrowie, czy ja potrzebuję zdrowia? Nie, mam full. A to tego się nie da rozwalić. Dobra, wtykłem sobie coś tutaj. Tam coś po drugiej stronie jest, dobra, ale prawdopodobnie to trzeba iść dalej. Rozwalając te, dostajemy jakieś srebro? Nie. Za wazy można dostawać chyba, dobra, rozumiem. Menu główne, musisz z gry wyjść. Aha, dobra. Zerkniemy sobie. Boże, jak on rozpieprza to wszystko tutaj. Nice. Co na dole jest? Może to wszystko rozwalać sobie. Osełka, brama. Popatrz. O, patrz! Skol i Hati. Wilki od słońca i księżyca. Skol i Hati. Skąd się wzięły? Jak tam trafiły? Jak się kończy? Pożerają słońce i wybucha walka? Skol i Hati. Swoją drogą, Skol i Hati możecie znaleźć w World of Warcraft. Skol to jest właśnie ten taki prądowy wilk, którego można znaleźć jako rerka. A Hati to jest przecież ta. Od Beastmastery, nie? To jest... Znajdź wszystkie ołtarze Jotunów. Okej, okay. Na każdym ołtarzu przedstawiono historię legendarnego giganta. Okej. Okay. Wilcza niedola. Zabijaj wilki, jeśli będziesz dokładnie badać odwiedzane krainy, z pewnością spotkasz na swojej drodze wiele z tych zwierząt. Wskazówki dotyczące ich zabijania znajdziesz w bestiariuszu. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy tu będzie jeszcze? Nie. Tędy możemy jakoś przejść? Nope. Dobra. A zobaczyłem, bo tam było ten. A, czekajcie, bo tu jest jakiś mechanizm. Dobra, to jest to. A jak tam się dostać? Jak tam się dostać, kurde? Zaraz zerkniemy, czekajcie. A, patrzcie, jest. Starczyło się rozejrzeć. Uuu. O kurde, normalnie jak w tym. Jak w God of War, tylko... A, brakuje teraz tego quick time eventu, żeby naklikać na szybko. Dobra. Elegancko. Jednak ten Nexus takie 200 IQ, no nie? Czyli rozumiem, że te elementy po prostu wybuchają, jeżeli tak... O, dają. A, czyli rozumiem, że na to trzeba uważać. To już wiem, po co to życie było, w sumie. Dobra, zjeżdżamy. Let's go. Druga strona Nexusa, tak jest. Dosłowna druga strona Nexusa. Let's go, zobaczmy tego A3 Ganira, czy jak on tam się nazywał, kurczę. Duch jelenia. Gdzieś tędy szedł, nie? Spójrz. Czekaj na mój znak. Spokojnie. Nie myśl o tym, że to zwierzę. To tylko cel. Oczyść umysł. Stopy twarde. Stój radę. Prosto. Wyceluj, no. I weź wdech. Wydech i strzał. Trafiłem. Dobrze. Takim jednym strzałem? Ten jeleń tu powinien jeszcze zapierdalać, za przeproszeniem, kurde, takiego strzału. To go powinno leciutko podrapać. Gdzie on, kurde, śmierć? Żyje. Jakby w szyję dostał, jeszcze chwilę by pobiegał i, kurde, pewnie umarł, ale tak to... Weź nóż. Co jest za w ogóle energia na tych jego porożu? Nie. Dokończ, co zacząłeś. Oj. Chyba będą problemy, co? Zrobi to? Nie zrobi. Nie mogę, ja... Czy gram na ślepo? Nie widziałem niczego, tak naprawdę omijałem wszystko. O, shit, o.
Czy moim znaczy, wydaje mi się, że jakby dostał takim tym, to by jeszcze wjeżdżał przez jakiś czas przecież. Jakby taki ukłucie, taki on ten, jakby go rozpluł tutaj może. Ale zresztą to realizm w grach. No, ale upolował ostatecznie. O, Kratos, come on, bro. Lekko syneczek widzę, że nie będzie miał. Oh shit! Zatruł się! Oh, damn! Co to ma być? Ogr? Będziemy z nim walczyć? Nie mamy wyboru! Oh, fucking hell! Okej. Okaże się, że ten dobra. Poczekajcie chwilę, poczekajcie, go poczytam. A następnie wciśnij tego, przytrzymaj, a następnie kliknij, by namierzyć wybranego wroga. Okej. To są wyzniczek strzał. Aha, dobra. Dobra, powiedz kiedy strzela. O, shit! Gdzie mi kurde syna będziesz kurde tej napierdzielał? Dobra. Shit. Zabijam go, czemu nie pada? Lądów, ojcze! Lądnij wreszcie! Czekajcie. Nie, penisa go! Wybacz, jeszcze chwila! O, shit! O, lepiej pizdą. Jak ja mam unikać przed tym atakiem? Masakra. Przed tym tąpnięciem jego. Siedzę, kurwa. Odsuń się! Dobra, jakaś furia. Maluj się, chłopcze. Dobra, a, czyli trzeba w porę. Au. Okej, chyba się wkurwił. Lista! Sekunda! What the fuck? Synek jest mocniejszy od Kratosa, przecież on dostał kurde takie buły, że szło. Nie! Nie zostawiaj mnie! Co? No nie! Możesz blokować tak samo jak ataki. Aha, dobra. No dobra, no nie wytrzymam. Ej, to było głupie. Jakim cudem ja dostałem? Przecież to było niemożliwe. O, ty A, dobra, czy można też... Haluj się, chłopcze. Zginieje! Zabij go!
boys, quick time event! Just like God of War, yeah! O, jak szyjka po prostu cała luźna. Masz za swoje! Chłopcze. Myślisz, że się boję? Jesteś niczym! Chłopcze, niczym! Spójrz na mnie! Spójrz na mnie! Chłopcze, spójrz na mnie! Udało się. Okej. Okej. Nie jesteś gotowy. You are not prepared. Co? Ale jak to? Znalazłem jelenia. Sprawdziłem się. Jestem gotowy. Wracamy do domu. Od dawna już nie byłem chory. Dam radę. Chłopcze, nie jesteś gotowy. Jestem gotowy. Nie odzywaj się. Okej, boys and girls. Droga do domu jest tu. Ciekawa sprawa, dobra. Ja tutaj sobie zrobię przerwę w nagrywaniu. Jeżeli ktoś chce kolejny odcinek, to zobaczymy się w kolejnym odcinku. Napiszcie, czy chcecie serię, czy nie chcecie. Jak nie chcecie, to i tak zrobię.